Dzień dobry wszystkim w soboty, 6 marca. Proszę Państwa, zakończyły się wczoraj rozgrywki w grupie. Wiemy klasyfikację w grupie, a co za tym idzie. Wiemy, kto będzie walczył o utrzymanie dywizji i kto będzie walczył o medale. Więc tak, grupa pierwsza, miejsce pierwsze, Zachodnie Pomorskie, drugie Pomorskie, trzecie Śląskie, czwarte Małopolskie. Grupa druga, pierwsza Wielkopolska, drugie Dolnośląskie, trzecie Mazowsze, no i czwarte Kujawsko-Pomorskie. No i mamy krzyżówki teraz, pierwsze z drugim, drugie z pierwszym, strefa medalowa, czyli pierwsze miejsce z A, Zachodniopomorskie gra z drugim miejscem B, czyli z Dolnośląskim, pierwsze B, czyli Wielkopolska gra z drugim A, czyli Pomorskim. O utrzymanie za chwileczkę pierwszy mecz. Trzecia drużyna grupy B, Mazowieckie, gospodarz turnieju i miejsce czwarte grupy A, Małopolskie. Drużyna, która przegra, spada do dywizji B, co nie znaczy, że rocznik 2008 nie może wrócić do A, bo jeżeli wygra w listopadzie, prawdopodobnie jak wygra dywizję B, to wróci. Druga para utrzymanie to jest po tym meczu o 12 województwo śląskie kontra kujawsko-pomorskie, to samo, która drużyna przegra, spada. Nie ma meczu o miejsca 5, 7, ale klasyfikacja potem na PZKOŻ ogólna będzie. No, na pewno jest dużą niespodzianką, że drużyny, które uplasowały się na szczycie dywizji A, mówię tutaj, choć tam był układ trójkowy, ale mówię tutaj o Śląsku pierwsze miejsce i Mazowsze drugie miejsce, będą walczyć o utrzymanie tego. To się zdarzyło po raz pierwszy chyba w historii tych dywizji, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? No, Kujawsko-Pomorskie będzie walczyć, bo oni wywalczyli dywizję, sami sobie wywalczyli dywizję, a teraz muszą dla rocznika 2008 utrzymać tą dywizję. A no zobaczymy, proszę Państwa, rozdano już 12 statuetek MVP meczu, ja tam też drobne upominki daję. Jeden zawodnik wczoraj po kontuzji z kolanem chyba coś jest, z gipsie, jedzie do domu z Kujawsko-Pomorskiego. Oby nas już więcej kontuzji nie spotkało, żeby dzieci wróciły zdrowe i szczęśliwe do domu. Jutro będziemy grali o mecze. Widziałem fajne nagrody, fajne puchary, medale, także chyba będą zadowoleni. A tym, co się nie udało, trudno, taki jest sport. Za chwileczkę wracałem do klubów, kończą rozgrywki klubowe. Dobrze, że my w ogóle w naszym kraju mamy rozgrywki klubowe i mamy tą olimpiadę, bo w innych krajach w ogóle nie grają. Są wszystkie rozgrywki wstrzymane. My na tyle mamy dobrze, że chociaż bez kibiców, to naprawdę mi was brakuje, gramy rozgrywki. Olimpiada się odbyła. Fajnie, za rok będą finały dla rocznika 2008 i myślę, że wszystko wróci do normy. I już się gdzieś spotkamy na olimpiadzie zimowej w jakimś południowym województwie. To na razie tyle. Do usłyszenia, bo ktoś do mnie dzwoni. Pozdrawiam. Dziękuję wszystkim za wsparcie.